Salomon XDR80 to reprezentant jednej z popularniejszych półek, czyli wąskiego All Mountain, czyli nart, które nadają się na trasę i sporadyczne wyskoki poza trasę. Ciekawą zaletą tej, jak i innych nart właśnie tej grupy jest to, że mamy nartę, którą możemy zabrać sobie na stogi, praktycznie nie interesują nas warunki. To narty, które poradzą sobie dobrze na przygotowanej trasie i w momencie, w którym napada więcej śniegu świeżego bądź będzie tak ciepło, że podłoże będzie mięknąć, dalej dają dużą kontrolę. A dają dlatego, że są przede wszystkim szersze pod butem, a także mają większy rocker z przodu i z tyłu. Narta z większym rockerem, jak rozpoczyna skręt, ona już jest bazowo konstrukcyjnie na tyle wygięta, że nie potrzebuje aż tak mocnego oparcia, żeby się wygiąć. Dlatego tego typu narty z większym rockerem zawsze na miękkich warunkach po prostu zachowują się lepiej. Ja bym polecił przede wszystkim osobom tą nartę, przede wszystkim tym, którzy szukają tak zwanego pewniaka. Narty, która ich nie zawiedzie w różnych warunkach. Może będą mniej dynamiczne niż rejsówki, ale będą w każdy dzień będą dobrze, przez to, że są lekkie, zwrotne, będą dobrze reagowały na to, co robimy. W głębszym puchu na pewno poradzą sobie, może nie tak jak typowo puchowe narty, ale na pewno lepiej niż większość nart, czy to sportowych, czy allroundowych. Dlatego jeżeli myślę o uniwersalnej narcie, na pewno mogę swobodnie polecić XDR 80.